Teraz zabieramy Państwa do jedynej w Polsce manufaktury mowerów, czyli rowerów z silnikiem, które rozpędzają się nawet do 45 km na godzinę. Dziś spełniło się marzenie twórcy mowerów, Krzysztofa Jankowskiego. Jego dzieło trafiło do Muzeum Techniki i Motoryzacji. Anna Udakowska. Nie rower, nie motor, motorowerem tego wehikułu też nazwać nie można. Ja nazwałem taką wersję pojazdu mower, bo tak pasował mi skrót od jakiegoś motoru i roweru. Krzysztof Krisjanowski zaprasza do swojego królestwa manufaktury rowerów z silnikami. Musimy go złożyć, zobaczyć jak on wygląda, po czym ponownie go rozłożyć, wylakierować, dopieścić, złożyć i żeby zaczął pracować. Wrażenie murowane. Jednocylindrowy dwusuwowy silnik, przeniesienie napędu łańcuchem na koło tylne, do tego... Ależ wargot, no prawie jak motor. Nie, prawie jak skuter, ale trochę ciszej. Ekologiczne? Tak, bardzo ekologiczne. Ponad 100 km na 2 litrach paliwa. A maksymalna prędkość? 45 km na godzinę. Ciężar? 26 kg. Prawie 8 kg więcej niż zwykły rower. Różnica jest taka, że jak zmęczy nas jazda rowerem, włączamy silnik. Dziś, a czemu by nie użyć tego słowa, jedno z tych cudów techniki, przez ich twórcę nazywanych cackami, trafiło do muzeum. Niewiele osób wie, że tego typu konstrukcje pojawiły się już w XIX wieku. Mamy tutaj na sali taki trójkołowiec Dadion Bouton, który jest właśnie niczym innym jak troszeczkę przekonstruowanym rowerem, no bo widać całą prostą ramę rowerową. Mower można już podziwiać w Muzeum Techniki i Motoryzacji. I tak spełniło się marzenie człowieka, który, nawiązując do tradycji, czerpie z nowoczesności.